Witam serdecznie, Mariusz Szpakowski, Carmen Bohol, Filipiny, życie na Filipinach, Vanessa, wszyscy oglądają film, znaczy wszyscy, mama z Daniką, mama na chwilę poszła wziąć prysznic, ale w starym miejscu nie bierze, nie korzysta z prysznica jeszcze. Danika tu. No, oni, mały szkrab, oczywiście na hamaku, spokojnie, spokojnie, nie leży cały dzień, tylko spędza chwilę. Niedługie. No, także ja wiem, widziałem komentarze, że Boże, dziecko będzie krzywe. Tu na Filipinach wszyscy na hamaku się wychowali. I żyją, i prości, sprawni. O, teściowa zamiast korzystać z prysznica. Po co? A mnie czeka dzisiaj zadanie. Tu. Będę musiał zamontować tu kran, podłączyć wodę. Świnki trzeba przerzucić tam, więc bandona też będę angażował zaraz do pracy. Musimy wyciągnąć te wszystkie rzeczy, posprzątać. No i przenieść je, nie? Do tego mi bandon potrzebny, żeby je po prostu przerzucić. Tu. I tak się zastanawiam, jak to zrobimy, bo one już są ciężkie. Wydaje mi się, że trzeba będzie je wiązać i wyprowadzać po kolei tam. Nie wiem, bo one tak no, mogą ważyć 70 kilo, nie? I w sumie to byśmy złapali i przerzucili, tylko choć jak ona taka duża, to będzie się wyrywać. Jedna z drugą. No. O, o, zobacz. Co ty chciałeś tu? Już chciałeś mnie ugryźć? A? No. Masz te ząbki tam z przodu takie, to ty mnie tak dziobnęłaś pewnie, co? No, pokaż ząbki. Przy mi kamerę zjechać. No. Pepa. Grzeczna. Co tam, Pepa? Wciąży czy nie? Zobacz, ile będę miał dzisiaj czasu, żeby to zrobić. Już w zasadzie troszkę późno, pospałem trochę dzisiaj. No, ale może jeszcze tu bym ogarnął, może z tego drzewa, co zostało, to bym coś zrobił tutaj, jakąś taką półkę dla dziewczyn, że mogły tam ustawiać rzeczy, coś dla nas też do zawieszenia tu. Dla mnie. Żeby na przykład zawiesić takie coś, trochę porządku tu zrobić, nie? O, żeby tu gdzieś wystawało. Tą rurkę. No mam co robić przez następne dwa dni. Tu taki mały kotek do nas przychodzi. Gdzieś tej tu. Nie wiem, gdzie on jest. A, tam jest on zbójnik jeden, no. Ja dzisiaj przypadkowo lizarda zgniotłem. Leżał w łóżku u mnie, jak ja się położyłem do łóżka, to nie zobaczyłem tego lizarda i się położyłem na niego i go zgniotłem, no. Czy w łóżku, na materacu, tak? I potem jak wstałem do niego, mówi, co ten lizard tu robi? Ja nie wiem, on taki już płaski, nie? No, nie zbiorę się za robotę. Danika będzie nagrywać. Żeby mnie tu nagrywało, jak coś tam grzebie robię. A tak tylko ja chodzę z kamerą i zawsze wam pokazuję tylko jak już jest coś zrobione, albo zaczynam. A przydałoby się jeszcze, żeby... O, idealnie. Mario, wiatrak. No, zabrałem ten kran tam dziewczyną, inny im dałem, bo nie zauważyłem, ale końcówka jest inna tutaj. Mi chodzi o taką końcówkę, żeby można było wąż podłączyć i do mycia świnek, nie? Kto tu przyszedł do tatusia, co? Przyszedł popatrzeć, co tatuś robi? Tatuś już popsuł jedną rzecz. Ukręciłem końcówkę, o. No, widziałeś? Jaki tata zdolny? A,
Aha, ty chcesz ręcznik? Tak? A to czy jesteś? No? Wszystko do tej buzi. Wszystko do tej buzi. Tak, szpaku. Dobra, więc na razie podłączyłem wodę, muszę zawieźć Vanessę do szkoły. Milka. O. Tu podłączyłem. Może jakiś wąż jeszcze bym kupił, będziemy teraz, nie wiem, zobaczę. Czy nie będzie drogi, bo jak coś to z Lazady zamówię, dużo taniej. No i będę. Jest tu. Jak wrócę, to pewnie będę robił dalej. Trzeba te świnki przenieść, no. Bałagan zostawiam po sobie. Nic, ale zaraz wracam i będziemy dalej tam działać. Co? Bring one bottle, yeah? Who's gonna stay with... My mom. Your mom will stay with Vanessa? There? Okay. But I don't understand, so we will wait for mom? No. Okay. No jak, szpaku? Młodynko już, Jana. Vanessa, w końcu do szkoły. A twoja szkoła to nic nie warta. No. Teraz powiem wam dlaczego. Ta szkoła Vanessa to jest jakieś nieporozumienie. Słuchajcie, ona cały czas ma wolne. No stop do szkoły nie chodzi. Są takie tygodnie, że 3-4 dni w tygodniu nie idzie do szkoły, bo nie ma zajęć, bo egzaminy, bo to, bo tamto, cały czas coś, nie? Że inne klasy mają egzaminy. No stop. Ja nie wiem, tak na miesiąc czasu, to może z 15 dni jest w szkole, nawet nie pewnie, może z 10. Oni tam tańczą, śpiewają, modlą się, nic się nie uczą. Dlatego mówię, nic nie warta. Słyszałem, że publiczne szkoły są lepsze niż prywatne na Filipinach, ale nie wiem. Tak słyszałem. Uczennica. Hello. Come to Daddy Mario. Come to Daddy Mario. Mówię, żeby do tatusia Mariusza przyszedł, bo tutaj sobie robią żarty z dziecka, mówią, że ja tatuś jestem. Tatuś Mario. I will help you, Vanessa. Come to Daddy. Daddy sam zjedzie na tyłku zaraz. Czekamy na mamę, Daniki poszło na market. Why she go to market? Why she went? To buy rice. Buy rice? Yeah. Ryżu nie ma w domu. Bida. Bida? No rice in the house? We still have poor until family? Until tomorrow. A, mamy na jeszcze do jutra mamy ryż. Także tak to wygląda. Ja jeszcze muszę podjechać jeszcze jeden rozdzielacz do wody kupić. Can I have some coins? Słuchajcie, tutaj w tym podłokietniku, a to poza tym, że jest tutaj śmietnisko, ma rachunki, to tutaj mam chyba, nie wiem, za 3000 peso w drobniakach. Za każdym razem coś kupujemy, przychodzę, rzucam, się już tak uzbierało. Ostatnio liczyłem, to było prawie 2000 peso. To z miesiąc temu liczyłem. Może być ze 3 teraz. Hej. Cześć, nie hej. Cześć. To jest polski kanał. Polish channel. From today on we will speak only Polish here. Okay? Yeah. Tylko po polsku. Tak, szpaku. Po polsku będziemy rozmawiać tylko. No. Vanessa, szczęśliwa jesteś, że idziesz do szkoły? A? Nie wiem, co powiedziałem. What is it? No. No.
A ty szczęśliwy jesteś. Tak? Szpaczek. Taki grzeczny siedzi. Co, pojeździłbyś, co? Pojeździłbyś, ale ja się za kółko. Tutaj bardzo dużo dzieci jeździ. Na motorach. Mają po 12 lat, 11, wsiadają na motory i jadą. Wiozą mamę jeszcze, tatę z siostrami, braci. To po prostu tragedia. I teraz popatrzcie, co się stanie na drodze. Jesteście zamieszani w taką stłuczkę, gdzie jedzie dziecko na motorze. Poza tym, że tragedia, bo to dzieci i tak dalej, no to to potem co dalej? Co policja przyjedzie i kto winny? Oczywiście forne. Nieważne, że to dziecko i nie ma prawa jazdy. Myślę, że to można się sądzić, ale to czasu zajmie. No i cóż, patrzę. Jakie ty grzeczne. On nie chce do ciebie. Nie. Ale ty statuś. Ty pachniesz. Dzieci tak fajnie pachną, nie? Co zjadł. To będzie ku mnie kochany. No i za mamy. Będzie chciał iść, czy nie? Patrzcie. No, idź do mamy. Nie rwie się jakoś. Do szkoły teraz. Jesteśmy już w domku, proszę, Paluta jedzą. O, powiedz nam. Nie ma buziaków. No, kisło to UX. Bandona poprosiłem, żeby posprzątał dla świnek ten box i nie miał czasu, Billy. A ty co? Przewraca nam się cały czas teraz. Na lewo, prawo, nie? Rybeczko, tak? Cały czas się przewracasz. Okej. No dawaj, zrób przewrót w lewo. Tu, do tatusia, no. Przewróć się. Patrzcie. Co tam mali? Tak, papa. Tata. 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 No powiedz tata. Tata. No, przewróć się. Jak kamerę będę trzymał, to nie ta, nie przewróci się, bo wtedy kamerą zainteresowany. No, dawaj. Hop, siup. Ale. Nie. No, dawaj. Popatrz, aparat masz tu. O, smoczek. Może, może. Gdzie tam sięgnął? O Jezu, i rzucił smoczkiem. Co ty się zrobił ze smoczkiem? Łobuzie, co zrobiłeś ze smoczkiem? Ha? Ojciec sobie pomaga. Aha. Idziemy. Patrzcie. No, dasz radę, szpaku, dawaj. Dawaj, dawaj. Boże, kochany. Gdzie ty idą? Gdzie ty idą? O rany, dobrze. Ale udało się. Dobrze, szpaku, brawo. Jesteś dzielny. No, pięknie. Nanika. Dzielny chłopczyk jesteś! Brawo! Tak! Where? Shit of chicken here?
No kury jakieś weszły tutaj i kupa zrobiły. Majster, you okay? O Jezu, trzeba się wziąć za świnki teraz. Przenosimy Danika, come here babe. Niech ona nagra, to zobaczyć jak się męczymy z nimi. To. Zamontuję. Dobra. Ja very heavy. Bandon, maybe better if we put the line around the neck and we will transfer it. What do you think, Danica? The small one? To nie ma sensu. We need to take some line and transfer them. How about we will give like one of them, because they will follow with the food, yeah? Hey! Co nie dostało mojego? Skóry nie ma. Przyjeżdżę do domu. Give some food. Listen, but no, she will run. We need to put some line around. No, we will follow the food. No, no, they cannot follow. Yeah. How about you? Danika, a co jak ucieknie? How about if she will run some? Co, dołączy we need to put some line at least. We will find someone. Find the rope. Yeah, someone. Help him. Ah, okay. Idzie po kogoś, żeby pomóc. No i co takie zestresowane? Już są na tyle duże, że można je spokojnie tutaj, chyba nie przejdą przez tą dziurę. Tak mi się wydaje. A tu mają wodę. Co jest? A tu kogo mamy? Kto tu siedzi? A, taki śpiący. No kury myślały, że jedzenie jest. Od sąsiada. I przychodzą. Co tam, Ziutek? O Boże, kochany. Co tak przyszedłeś do mnie, co? O Jezu, na czułości mu się zebrało. Ojej, be careful. No. Okej. Taki szczęśliwy? Tak! Taki szczęśliwy piesek, no. Dobra, chłopaki już są. Sąsiad karabałem mi to podstawił. Dwie uciekły.
Zamykaj. Zamykaj bandu. Ona nie chce tego kubka. Ona im ucieknie, no. O Jezu, pan, sorry, no ktoś musi kręcić, a wiem, że powiedzie. Cztery zostały. Danika, did you see? She tried to run. Pardon. She wasn't interested in food. She wanted to run. Nie była w ogóle zainteresowana. No na pewno któraś ucieknie na bank. No ta przeszła ładnie. No ta przeszła ładnie. But you need to see the first one. Danika. No i co? Oli jak facy. No. To jest coś okej. Trzeba mieć kondycję do tego, powiem wam. Myśmy z Bandonem raz tutaj przerzucali je przez ten murek, też tak się, żeśmy zgrzali, że daj spokój. Ojej. O, Pepa ich atakuje teraz. Je atakuje. No, żeby tam nie przeszła mi tylko. Nie, no nie zmieści się, za gruba jest. O. O. Tu. No. Ta mała to może przejść do mnie. Ona jeszcze by się też zmieściła. Ale Pepa będzie czuwała, nie pozwoli im, bo jak ona teraz w ciąży jest, to też im nie pozwoli właśnie. Ale Pepa jest zestresowana jest, że one są tutaj blisko. One mają gdzieś tak może z 65 kilo, nie wiem, tak mi się wydaje. A Pepa? Ponad 200 pewnie. Przeszła jedna. What, the small one? Co? Nie no, duża przeszła. No to się narobiło. A będą przechodzić.
Logino. Będą przechodzić, aż myślałem, że zrobię ten boks, a popatrzcie, no nie mogę. Nie wiem. Wydaje mi się, że z tego co widzę, to za wcześnie jeszcze je przerzuciliśmy. A już mają 4 miesiące. Przechodzą przez tą dziurę cały czas. Popatrzcie, co Pepa zrobiła z tą. Ona jak spadła, to taka wystraszona tam była. I szok. Tak mu się spodobało to przewracanie, że się cały czas przewraca. Lewo, prawo, lewo, prawo. Nie można go zostawić teraz na chwilę. A co tu jest? Co tu jest? Co ci mama zrobiła? Just small one. Just get small. Oj. Good. Come, let's play. You still have. Good? Yeah. Yeah. It's okay now? Oh. Co ta mama ci zrobiła tutaj? Ale mu się spodobało. Co? Więcej? No dobra, to jedziemy z koksem. No? Tu bieg? Kawyluch. Co tam się będzie rozdrabniał?